Zwykle prezenty kupujemy nietypowe, czyli chodzi mi o kształty. I zwykle też nie wiadomo, jak je zapakować, żeby były atrakcyjne. Ja akurat tutaj wykorzystałam taki wazonik. Jeżeli jest to rzecz szklana, wykorzystujemy takie jakby trocinki albo jakieś takie miękkie rzeczy, żeby to naczynie było tak jakby bezpieczne, żeby się nie potukło. No i oczywiście, żeby jakoś wyglądało, wykorzystujemy jakiś papier ozdobny, w który właśnie to wszystko zapakujemy. Ja do tego jeszcze użyję właśnie takiego sznurka, wstążki satynowej i naszego aniołka. Być może jeszcze szyszka się przyda, ale to zazwyczaj wychodzi podczas pakowania prezentu. Co jeszcze możemy dodać, żeby ten prezent jakby uatrakcyjnić, żeby on był taki ciekawy? Zaczynamy pakować prezent, zwijając do środka całość właśnie papieru, który mamy tutaj rozłożony i po czym związujemy. Ja to właśnie teraz zrobię. Stworzyła nam się taka jakby kulka i teraz tą górę owinę sznurkiem i mocno ją zwiążę. Używając sznurka, zwykle nam końcówki się rozdwajają i żeby temu zapobiec, zaraz po odcięciu po prostu zawiązujemy je w supeł. I jest bezpieczne, już tam się nic nie stanie. Może być to dłuższe. No, góra prezentu też musi być jakoś ładnie wyeksponowana, więc ten papier można odpowiednio pozwijać. Jeżeli gdzieś nam będzie tam odstawał albo nie układał się, będziemy używać do tego kleju na gorąco, podklei się poszczególne tam elementy i zachowa on taką formę, jaką po prostu sobie założyliśmy. Tutaj akurat góra wyszła w kształcie róży. I naszego aniołka możemy spokojnie tutaj przyczepić gdzieś do naszego sznurka z boku. Tu jeszcze można użyć wstążki. Przy okazji nasz aniołek będzie wyglądał bardzo elegancko, bo zrobiłam mu tutaj muchę taką. No i taki prezent niespodzianka. Szybki.